Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50, dlatego że zbliżamy się już do pewnego etapu ciekawego, mianowicie do 393 levela, czyli do tego piku expa, po którym tak naprawdę już będzie tylko gorzej, dlatego że będziemy po prostu ze wszystkiego dostawać z każdym kolejnym poziomem mniej tego expa, z misji, z akademii, generalnie tak jak mówię, ze wszystkiego. Tak więc stwierdziłem, że warto nagrać w tym momencie odcinek, pokazać Wam co tu się dzieje. I jeden użytkownik, który zadał pytanie pod wczorajszym filmem, na czym w ogóle polega stopowanie lochów, myślę, że to jest ciekawy moment, żeby właśnie to wyjaśnić, bo na tym Magusiu, jak pewnie wiecie, bądź też nie, już od bodajże 384 levela, jak się nie mylę, stopujemy te lochy, więc myślę, że dobrze będzie, żeby to tutaj wytłumaczyć. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę wiele świetnych gier, często w bardzo niskich cenach. Do tego, jak jakieś karty podarunkowe, zawsze znajdziecie coś dla siebie. Jest coś takiego jak gorące oferty, które pojawiają się codziennie i dzięki temu możecie zakupić jakąś gierkę w jeszcze niższej cenie niż normalnie. Przypominam o reflinku, który jest w opisie tego filmu i rejestrując się z niego dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50. No i jeszcze mamy coś takiego jak kodzik Neutral, który daje Wam generalnie 3% zniżki. Możemy tutaj kliknąć kup teraz, no i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy, więc sprawdzamy sobie tutaj cyk, wpisujemy Neutral, klikamy zastosuj i jak widzicie dostajemy 3% zniżki, więc naprawdę warto i polecam. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subika z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło jak to zrobicie. Zjeżdżajcie teraz w dół, lajkujcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś wątpliwości chętnie dopowiem właśnie w komentarzu. No i oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem, bo jeszcze tam, powtarzam, wiem, że to często, ale 15 tysięcy to ładna liczba, chcę ją szybko osiągnąć, więc jeszcze chyba około 80 subików i będzie to upragnione 15 tysięcy. A żeby to jakby szybciej rosło, no to te lajki, te komentarze, te wyświetlenia generalnie pod filmami powodują, że te filmy się częściej wyświetlają ludziom i szybciej to dobijemy. Dobra, to tak w skrócie, no i co tu na tym magu ciekawego się wydarzyło? Jak widzicie, ostatni odcinek z Maga to było chyba klikanie lochów, tak jak mówię, zakończyliśmy tam na około 384 levelu. Ja na początku miałem na tym Magu expić normalnie lochami do 393 levela, czyli do tego piku expa, żeby po prostu sobie jakby dopiero wtedy te lochy zastopować, bo nie byłem przekonany co do tego wcześniejszego stopowania. Natomiast jak zobaczyłem ile osób w tym top 100 tak naprawdę, z 50 wydaje mi się jak nie więcej, te lochy stopuje już wcześniej, no to stwierdziłem, że może faktycznie nie ma co tak na siłę puszować, tylko już sobie wcześniej to zrobić. Trochę tak to było nieprzemyślane, bo jednak na zabójcy będę starał się to zrobić książkowo i po prostu zdam Wam relację jak to wyjdzie, bo mam tam pewien plan, to już zresztą mówiłem o tym, no ale tutaj tak, no takie dziwne to było. Koniec końców na tym 384 levelu tych lochów przestałem je ruszać i po prostu teraz expiłem samą awką. No i na czym generalnie to stopowanie lochów polega, zanim tu w ogóle przejdziemy do postaci i pokażę Wam jak ona wygląda. Generalnie prosta zasada, lochy dają Wam zawsze taką samą ilość expa. Ja to już zresztą tłumaczyłem, był taki film Wybierz swój styl gry czy coś takiego i tam był styl gry pod golda i pod expa i ja to tłumaczyłem, ale myślę, że teraz jeszcze lepiej postaram się to zrobić i na własnym przykładzie postaram się właśnie wytłumaczyć. Tak jak mówię, lochy zawsze dają taką samą wartość expa, nieważne na jakim levelu je zrobimy, nieważne czy jest event expa czy go nie ma, lochy mają ustaloną z góry wartość expa i tyle jej dają. Jedynym tutaj wyjątkiem no to jest piramida szaleństwa, którą tak naprawdę po to się właśnie zostawia, że po 393 levelu ona daje 300 milionów expa, a jak robimy tam od razu, no to ona da nie wiem ile tego expa, ze 150 milionów, 120 czy nawet mniej, już nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie no to jest odbicie lustrzane, które warto zostawić, no bo to jest taki wyjątek, nie? W tym momencie zobaczcie, że to odbicie lustrzane ma taki sam level jak my. Jak już będzie miało ponad 393, to wtedy da nam właśnie te 300 milionów expa, więc to jedyny wyjątek. No i tutaj jeszcze to odbicie lustrzane też jest, no ale wiadomo, że no to musimy zrobić, żeby odblokować podziemia i tak dalej, więc no już tutaj tego niestety nie zostawimy. No i właśnie, lochy dają tak czy siak taką samą wartość expa, więc nieważne czy zrobimy je od razu, czy będziemy z nimi czekać. Natomiast jak spojrzymy sobie na wykres, który już tu dla Was przygotowałem, no to exp od pierwszego levela do tego 393 rośnie, cały czas rośnie, no i właśnie w okolicach tak 300... właśnie powiedzmy 80, może jakiś 375 level, coś takiego, no ten exp jest na bardzo tutaj, jak sami widzicie, fajnym poziomie. Nie mogę wam pokazać myszką niestety, no ale macie to wszystko zaznaczone, myślę, że ok. W każdym razie, tak jak mówię, jest to już tak przy samej górze tego expa, przy tym 393 levelu jest to pik tego expa, czyli dostajemy ze wszystkiego expa najwięcej, z misji, z akademii, z areny, no generalnie ze wszystkiego, z czego możemy tego expa dostać. No i później jest ten 393 level, to jest właśnie pik tego expa i później już to spada. Powolutku, bo powolutku, no ale spada dość, można powiedzieć, że wyraźnie. Później już się nawet przecina z goldem, jak widzicie, bo ta druga kreska to jest gold. No i później tego golda dostaje. Gold cały czas można powiedzieć, że rośnie. No a tu jeżeli chodzi o expa, no to on spada do dość niskich wartości. No i właśnie, o co chodzi ze stopowaniem lochów, to może już jak ktoś chce, to sobie może zatrzymać, żeby przeanalizować. Stopowanie lochów polega na tym, że ja w obecnym momencie zdobywam więcej expa z awki, generalnie z dziennych czynności, niż na przykład taki Pikachu, więc ja tego expa, którego można powiedzieć, że gdzieś tam straciłem, powiedzmy, ale to tak też do końca nie jest, ja codziennie tego expa zdobywam więcej i na tym sobie jakby zyskuję. Gdybym teraz zaczął robić lochy, to bym przepchnął ten, pokonałbym ten 393 level, przepchnąłbym jeszcze dalej i sam bym sobie zaszkodził, bo tego expa z każdym dniem bym dostawał przez to mniej. Więc po prostu, jak można powiedzieć, że na logikę, robimy teraz wszystko, żeby tego expa zgromadzić jak najwięcej. Teraz gromadzimy go po prostu więcej od tutaj topowych leveli, no bo oni już są dawno po tym 393 levelu i z każdym kolejnym levelem dostają go ze wszystkiego mniej. Zresztą ktoś tam to liczył na tawernie i właśnie też miał podobny level do naszego, czy tam 380 jakiś 5 czy coś takiego, no i również tego expa dostawał po prostu więcej dziennie niż taki Pikachu, to można w WSF Toolsie sprawdzić. No i właśnie na tym to polega, żeby teraz sobie to zatrzymać, żeby zdobywać tego expa jak najwięcej. Istotnym jest, żeby akademię jak najszybciej postawić na poziom 20, no bo ona też tego expa jednak troszkę w tym etapie daje, więc warto ją jak najszybciej mieć. Tutaj na przykład poświęcić kopalnię dla tej akademii 20, dlatego że po prostu i tak nie robicie lochów, więc te kamyki wam jakieś mocniejsze nie są potrzebne, a akademia jest bardzo, bardzo istotna. Druga sprawa to wehikuł czasu, z którym ja akurat na W50 troszeczkę się, można powiedzieć, no zepsułem, nie? Źle to jakby rozegrałem, zresztą tu też nie było jakoś dużo eventów dusz i tak dalej, więc no na przykład ja teraz dzisiaj albo jutro, nie wiem jeszcze ile mi poleci z misji awki, w sensie expa, dzisiaj albo jutro już biję ten 393, no i na nim w teorii warto jest odebrać wehikuł, no bo to jest pig expa, więc dostaniemy z tego wehikułu najwięcej właśnie tego expa. No i na tym levelu dobrze jest mieć 2000 awanturniczości w tym wehikule, no ja będę miał około 1300, także tutaj zdecydowanie skiepściłem i zdecydowanie no troszeczkę za to, można powiedzieć, zapłacę jakąś tam cenę, powiedzmy, na tym serwerze, no ale trudno, tak wyszło, to akurat jest mój błąd. No ale właśnie, to są takie, wydaje mi się, dwa najistotniejsze budynki, i ta Akademia 20 i ten przygodomat, żeby te 2000 zebrać właśnie na ten 393 level. I to wszystko, mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem, mam nadzieję, że rozumiecie, jaki jest tym sens. Ja to robiłem na W40, gdzie, jak sami widzieliście, to oddało, bo naprawdę tym swoim wojownikiem przegoniłem jakieś tam berki, które pchały lochy i tak dalej levelowo. Oczywiście tam to zrobiłem jak totalny amator, gdyż tam połasiłem się na to, żeby jako pierwszy wojownik wbić 400 level i faktycznie mi się to udało, ale przez to już te lochy miałem tak dopchane, te górki expowe i to wszystko jakby zepsułem, bo przeminąłem to tymi lochami, przeskipowałem, że tak powiem, no i tam nie wyszło to do końca najlepiej. No ale mimo wszystko i tak ten level tam nie jest najgorszy, więc jakby no tak to generalnie wygląda. Co tutaj jeszcze mogę wam dopowiedzieć, od którego levela zacząć to robić? No i tu jest właśnie taka jedna wielka niewiadoma, bo tak, niektórzy zaczynają już na 350, niektórzy na 393, czyli już jak będzie ten pik równy, niektórzy na 380, 75, tu jest jakby ciężko to ocenić, tu by trzeba spojrzeć na ten wykres i generalnie jakoś się nad tym zastanowić. W każdym razie ja wychodzę z założenia, że bardziej nieważne jest, na którym levelu my to zaczniemy, tylko na jakich lochach to zaczniemy, dlatego że wiadomo, możecie być berkiem, który ma 370 level, możecie mieć kamyki z 50 kopalni, bo taki berek jest na przykład na 20 serwerze węgierskim i możecie przez to chociażby mieć już zamknięte tornado, nie? Więc jakby poziom poziomowi nierówny, różnie ludzie stoją z lochami i tak dalej, tak więc tutaj no jeżeli o to chodzi, to ciężka sprawa, no ale ludzie, tak jak mówię, przyjmują jakiś 380 level, 300 może 70, niektórzy 393, no szkoły są różne. W każdym razie no na pewno jest to dobra taktyka i na pewno warto na samą logikę, no bo jednak wiecie ile tego expa po tym 380 levelu z awki samej można dostać, naprawdę są to fajne ilości, są to duże ilości, no i szkoda ten moment właśnie powiedzmy między 380 a tym 400, może nawet dalej, przeskipować, no bo lochami, nie? Bo lochy i tak sobie możecie zrobić później, a tego expa już nie odrobicie. I właśnie, do którego levela to robić, to stopować te lochy i na którym je puścić, że tak powiem, i przeklikać, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Jeżeli jesteście graczami na expa, to co mówiłem w tamtym filmie, to nawet i w okolicach 500 dopiero to robicie, natomiast jeżeli jesteście graczami na golda, to ja osobiście takim jestem, no i jeszcze tu się zastanawiam, pierwotnie myślałem na 420, ale może nawet się wstrzymam i na jakimś 430, 435, może 440 i dopiero wtedy puszczę, wbiję tych leveli dużo z samych lochów i wtedy przejdę na golda. To jeszcze jest, nad tym się jeszcze będę zastanawiał, jakby ja mam jeszcze, można powiedzieć, dużo tutaj czasu. I tak to generalnie wygląda. Dobra, może zaczniemy tą awkę robić. Zobaczymy, czy uda nam się już dzisiaj wbić ten 393, czy dopiero jutro. Ok, tu muszę się skupić, żeby brać dobre misje, ale będę się starał jeszcze do Was mówić. No i właśnie, i tak to generalnie z tym zapisywaniem lochów wygląda, bo tak jak mówiłem, ktoś się wczoraj pytał pod filmem, no i dobrze by było po prostu to wyjaśnić na własnym przykładzie, bo wydaje mi się, że no tutaj lepszego momentu nie będzie, a i tak miałem w okolicach tego 393 levela nagrywać dla Was tego maga, żeby po prostu Wam zaprezentować, jak to tu w tym momencie wygląda. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to najlepsze dla kontentu, dlatego że no jednak długo z tego maga mogę Wam nagrywać jakieś, o zobaczcie, tutaj bardzo fajna misja czerwona, 7,5 minutki, 10 milionów expa, więc jak najbardziej bierzemy. Wiadomo, że content na tym ucierpi, ja nie mam tutaj za bardzo co dla Was nagrywać, no bo nie będę nagrywał Wam robienia awki, bo raczej Was to będzie nudzić. W każdym razie, no ja raz na jakiś czas pewnie zajrzymy sobie na to W50, żeby Wam pokazać, jak to tu wszystko idzie, no bo oprócz tego, że nie klikamy lochów, no to całą resztę robimy. Robimy tu jakieś budowle w twierdzy, zaraz zresztą do niej przejdę, no ale może już się uda na przykład wymienić kamyki na następnym evencie twierdzy, czyli tym, co będzie teraz w weekend, może w niedzielę przysiądę i spróbuję, dlatego że jak dobrze pójdzie, to już może nawet tą 25. kopalnię sobie zbudujemy. Poczekajcie, dobra, tu weźmiemy to, chociaż te misje akurat były dość kiepskie, zobaczmy co tu, no tu musimy wziąć tam 10, dobra, lecimy dalej. Także no tak jak mówię, zaraz Wam zaprezentuję, jak to tu wygląda. Jeżeli chodzi o runki, no to już wiadomo, że od dawna mamy, kurde, to są bardzo słabe misje, może wezmę tą 2,5 minutową, bo tu akurat licho było. Jeżeli chodzi o rumki, no to już od dawna mam maksymalne, to jakby pewnie wiecie. Na pewno też chyba muszę dla jednej postaci, poczekajcie, jeszcze tu zerknę, tu mam 60% u siebie, no tutaj tak jak mówię, mam maksymalne. Właśnie, muszę jeszcze jedną 60 znaleźć dla Barbara, to już od dawna, ale to mówię, teraz mi się jakoś bardzo nie śpieszy, więc dobrym pomysłem będzie chyba tego poszukać na legendarnym lochu, jak i tak go będziemy robić. No i generalnie co? No i teraz ta kopalnia. Kopalnia na pewno tutaj, jeżeli o to chodzi, to musi stanąć na wyższy poziom i bardzo możliwe, że w niedzielę sobie poszukamy gemów już z 25. kopalni. Dzisiaj w zasadzie już to możemy skipnąć, możemy sobie zbudować kolejną. Jak widzicie, tu surek mi w tym momencie nie brakuje. No i właśnie, może jakbym skipnął w niedzielę, to może bym poszukał. Później bym jakiś ewentualnie skarbiec podbiło kilka poziomów, ale szczerze mówiąc teraz ten skarbiec, jeżeli faktycznie Wiedźma, czyli ten event Wiedźmy będzie co miesiąc, to ten skarbiec nie jest jakiś istotny, byleby go tutaj nawet do tej 15 dobić, żeby mieć na bieżące epiki do kibla, no a wszystkie jakieś tam droższe itemy sobie po prostu wrzucić raz w miesiącu do tej Wiedźmy podczas eventu, więc tu akurat z tym skarbcem nam się jakoś bardzo nie śpieszy. No i tą kopalnię, w tym momencie mam klejnoty z 15 kopalni, czyli to jest właśnie około 650, powiedzmy taka średnia, no a już bardzo możliwe, że w niedzielę z 25 sobie puścimy, gdzie to już będą okolice, myślę, 1000 za jeden pomarańczowy klejnot, więc to już na pewno zbustuje nam fajnie statystyki. I później, i to też 25 kopalnia, bo powiem Wam, że często miałem tutaj misję dnia, na przykład wydobądź klejnot i albo musiałem skipować tą właśnie kopalnię, jak tam mi zostało kilka dni, albo musiałem nawet anulować, jak tam dopiero co zacząłem budować, żeby sobie zacząć, żeby po prostu wydobyć ten klejnot, no bo wiadomo, szkoda tych misji dnia opuszczać. Tutaj teraz w tym momencie jesteśmy na etapie, gdzie chcemy ze wszystkiego jak najwięcej expa wyciągnąć, także no różnie to było, a teraz już jak będziemy mieli tą 25. kopalnię, no to będziemy już mogli sobie na spokojnie to budować i jednocześnie wykopywać te gemiki, dzięki czemu sobie wymienimy i też głównie pachołkom tu wymienimy, bo niektórzy jeszcze mają nawet te gemy czarne, także no to już będzie fajny na pewno etap. No i myślę, że właśnie skarbiec do jakiejś 15 podbija tak na szybko, to nie będzie trwało jakoś długo i potem polecę dalej z tą kopalnią, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Dobra, no już dokończę tą mawkę na spokojnie, tutaj mamy cyk, no i czy dobiję ten level? Nie dobiję, więc chyba jutro sobie dobijemy i odbierzemy wehikuł. Chciałem to zrobić na odcinku, no ale jak się nie wyjdzie, no to trudno. Dobra, tu mamy 4,5, jakieś takie te misje, powiem wam, że słabe, szczerze mówiąc. Było kilka fajnych faktycznie, ale dużo też się trafiało takich sobie. No i właśnie, ważne jest, żeby z 10 sobie zostawić tutaj, z 10 piwka i potem z 11 misyjkę 2,5-minutową, bo bardzo często się to, nie wiem czy buguje, czy to jest zamierzone, w każdym razie, no jak sami widzicie, dostajemy 5 milionów expa za 2,5 minutki, gdzie normalnie tyle dostawaliśmy tam za jakieś 7,5 minuty, czy nawet 10, więc no tutaj się to zbugowało i zobaczymy jeszcze na 11 piwku jak to wygląda. O, tutaj patrzcie, 5 milionów expa za 7,5 minuty, więc no na pewno warto. Tutaj tą dyszkę weźmiemy, niech będzie, no i zobaczmy co nam tu poleci, 3 miliony, więc też w sumie nie najgorzej, nie tak dobrze jak było, no ale też nie ma tragedii. No i okej, tu mogę w sumie do powiedzmy na 9 godzin sobie ustawimy wartę około. No i troszkę brakło, ale już jutro na 100% ten 393 level wbijamy, co za tym idzie odbierzemy sobie ten przygodomat. No i co? I tak naprawdę tyle, co tu się pozmieniało. Aura 19 i ponad pół, więc niedługo będziemy mieli kolejnego pupilka, tak więc możemy sobie, albo nie, później wrzucę, bo będę musiał kalkulatorem sprawdzić na co tam wygląd zmienić, więc to później. Mamy nakarm pupili 3 razy, to możemy sobie zrobić, a ręki już od dawna nie ruszam, nic tutaj nie robię, w sensie oczywiście chodzi o menadżera, więc stoi to sobie tak jak stoi, tu żadnych potek ciekawych nie mamy, tutaj możemy nakarmić od razu te pupilki, odbierzemy sobie misję, niech będzie, no i zobaczmy, tutaj mamy cyk, no i pupile, też was może interesują, no w mroku brakuje mi jeszcze tego, w świetle brakuje mi na prima aprilis i na wiosnę, to wiadomo, tutaj wiosna, święta wielkanocne i zielone świątki również, tu wiosna i walentynki, czyli to będzie już niebawem, no i jeżeli chodzi o żółwia, no to urodziny, no i tu mamy tą aurę 20. No i chyba szybciej złapiemy głębiona, aniżeli tego pupila walentynkowego, no i później nam zostają wiosenne i wielkanocne, to się powiedzmy, że łączy i już będziemy mieli komplet tych wszystkich pupilków właśnie na tym nieszczęsnym W50. Różnie to wygląda, jak widzicie tutaj tego szczerbuna zacząłem karmić do 137 poziomu, potem miałem misję wydobądź klejnot, więc zacząłem kopać i mi przy okazji wykopało się jajko, więc tego tricerakloca sobie zacząłem karmić, no ale to wiadomo, prędzej czy później wszystko dojdzie do 200, no a generalnie w pupilach jest bardzo, bardzo duże RNG. Więc ja tutaj już od dawna robię od lewej do prawej, o i na odcinku zrobiłem 1,4, także świetnie, jak zwykle na odcinku oddaję. Dobra, czyli tak, lożki wyglądają tak, to was jakby myślę, że bardzo nie interesuje, no to światło mamy wbrew pozorom dość dopchane, więc no i tak, ale tutaj wiadomo, że pupile, moby ze światła wliczają się do klasera, więc to też są procenty do expa, więc sami rozumiecie jak to wygląda. Duszy mam pod sam kurek, teraz buduję Władka, tu jeszcze muszę trole zbudować na 15 gobliny, na 15 i tego Władka i będę mógł dalej lecieć z kopalnią złota. Tu to już wam opowiedziałem jak to wygląda. Gildyjka jesteśmy póki co top 4, więc w sumie nie najgorzej. Czasem wygrywamy walki, czasem przegrywamy, tutaj z gildią top 5, czasem nawet jest blisko, żeby odeprzeć atak, tutaj crit happens, więc generalnie można powiedzieć, że nie tak źle, chociaż jeszcze troszkę nam brakuje. No i co, pupil gildyjny to nieistotne, tutaj chyba nieistotne za bardzo, no to chyba tyle, zobaczę jeszcze na poczcie, czy mam coś ciekawego dla was. Pożeracz dusz, portal do piekieł i powiem wam szczerze, że chyba wam go nie pokazywałem, to było drugiego stycznia, nie wiem czy od tamtej pory był odcinek, możemy sobie obejrzeć. To jest ostatni portal, trochę się z nim męczyłem, ale mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o właśnie Maga, no to tak naprawdę zostało nam go tylko dobić, ale jeżeli chodzi o tego Maga, to naprawdę fajnie zamyka ten portal, fajnie, szybko, nie męczy się z nim tak bardzo jak jakimiś tam innymi klasami, no bo to też jest Mag, nie? Więc tutaj generalnie polega to tylko na tym, żeby on nie dawał nam krytów, a my żebyśmy walnęli jakieś kryty i w miarę szybko ten portal mimo wszystko pada, więc to akurat na duży plus. To już może sobie odznaczę, żeby wam znowu za jakiś miesiąc czy kiedyś nie pokazywać. A, no i jeszcze mam jakąś fajną bitwę z Dead Wall, nie wiem czy wam to pokazywałem, to już było dawno, ale pokażę wam dlaczego właśnie Magus jest fajny. Tutaj boom krytyk, tutaj mamy krytyka cyk i na koniec również z tego co pamiętam dokładnie dwie potężne buły. No i mimo, że ja tutaj nie miałem jakichś bardzo mocnych statystyk, w dalszym ciągu nie mam, bo bardzo dużo topki ma już tą kopalnię właśnie jakąś tam 25+ lub tam 20 około, no to jest duża różnica w tych gemach, to jak widzicie takie walki również są, jak trochę szczęścia dopiszę, to naprawdę ten mag daje dużą frajdę z gierki właśnie w takich bitwach gildyjnych, albo nawet na ręce, nie? Zwłaszcza z tymi berkami, jak tam schodzą na kryta, to jest bardzo, bardzo przyjemne i satysfakcjonujące. Podstawy jeszcze wam mogę pokazać, 7300 inteligencji, przebite HP mamy 3,5, nie wiem jak tu jeszcze chcę lecieć, póki co boostuję tą inteligencję tylko i wyłącznie, no ale to HP też będzie trzeba tam z czasem podbić, ale to jeszcze wszystko zobaczymy jak będzie wyglądać. Dobra, to tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach co wy sądzicie o zapisywaniu lochów, czy jesteście fanem, czy nie. Dużo osób jest przeciwnikiem, czego nie rozumiem szczerze mówiąc, ale jeżeli ktoś nie planuje grać dłużej niż tam pół roku, rok na serwerze, to może faktycznie nie ma sensu zapisywać tych lochów, więc dajcie znać w komentarzu i możecie pamiętać o zostawieniu tej łapki w górę, subskrypcji z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. Jeżeli ktoś jeszcze nie gra, to może kliknąć w reflinka, który jest w opisie tego filmu do gierki i możecie używać kodu na W53, Neutral 53. Wszystko macie tutaj w opisie podane. To wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!